Witajcie w kolejnym odcinku. Tydzień temu zapowiedziałem, że będę wrzucał w środku tygodnia film, na którym będę odpowiadał na Wasze pytania. Jest to dość nietypowa pora jak dla mnie, bo zawsze jak wiecie wrzucałem filmy o 9 rano w niedzielę, ale na pytania będę odpowiadał w środy czwartki, to zależy jak się wyrobię. Dziś mamy drugi odcinek z tego cyklu. Serdecznie zapraszam. No, to lecimy z pierwszym pytaniem. Piotr pyta, jeżeli indykator pokazuje kolor żółty, czyli według producenta 30 ppm lub nawet więcej, a te spaskowe tetry 6 w jednym pokazuje 20 ppm, to jaki jest właściwy poziom CO2 w wodzie? Czy można to w jakiś sposób dokładnie zmierzyć, nie wydając setek złotych na e, profesjonalny miernik. Wiadomo, że zawartość CO2 można wyciągnąć z dwóch parametrów: pH i KH. Do pH mam miernik, niedrogi, ale zawsze. Pytanie natomiast, co z KH? Czy jest jakiś miernik przystępny cenowy, jeśli w ogóle są, który można dokładnie zmierzyć w wartości KH? Wymyśliłem sobie, że w ten sposób może mógłbym rozwiązać męczący mnie problem rzeczywistej zawartości CO2 w moim akwarium, ale nie wiem, czy idę dobrą drogą. A więc, drogi Piotrze, przede wszystkim no, są takie mierniki, które ci pokażą te rzeczy, ale one nie będą tanie. Więc tutaj, jak gdyby wynika z Twojego tutaj tekstu, że nie jesteś takim czymś zainteresowany. Bardzo fajną metodą i dokładną jest skorzystanie z tabeli, znając PH i KH. Tutaj jednak um, musisz mieć pewność, że te wartości są prawidłowe. I PH, i KH. Wspominasz, że masz miernik tani, ale zawsze. No niestety, ci powiem, z mojego doświadczenia wynika, może wy macie jakieś inne doświadczenia, ale z mojego doświadczenia wynika, wynika że te wszystkie tanie mierniki kosztujące tam stówkę i tam coś koło stówki, no jednak te pecha pokazują no, nieprawidłowe. Ja tu nie będę wymieniał modeli i tak dalej. No ja się przyjechałem na kilku. Dlatego jak widzicie, w moich filmach, używam takiego dość no nie taniego miernika, Firmy Sera, z sądą sama elektroda, już tutaj kilkaset złotych. Jak ktoś się orientuje w temacie, to wie o czym mówię. I on wkazuje prawidłowe wartości. Co do tanich mierników, miałbym takie wątpliwości, więc korzystanie z tej metody plus test kropelkowy, który zazwyczaj ten na KH raczej jest dokładny. Może być różnie z tym. Jeśli miał być dobry miernik i, i to metodą byś spróbował, to wyszedłby ci prawidłowy wynik. Co do wskaźnika, tego, który byś u cię w akwarium, pokazuje ci poziom dwutlenku węgla określany przez ciebie jako 30, a testu 6 w jednym tetry, który okazuje 20. No widzisz, testy paskowe nie są zbyt dokładne. One sygnalizują problem, ale dokładnych wartości raczej ci nie wskażą. Więc też ciężko mi określić, który z nich pokazuje błędnie, bo tutaj odczytujemy z kolory i tu odczytujemy kolory. Więc moje, moja sugestia jest taka, że albo wydasz no, trochę tych pieniędzy, jak um, jakiś czas temu na moim kanale pokazałem miernik firmy Mierekom stronnik węgla, który po prostu w PPM-ach podajecie, ile tego dwutlenku węgla masz w, w akwarium i to jest dobra metoda sprawdzona. I, i, ale kosztowna, niestety. Drugą taką metodą jest jakikolwiek miernik pH, któremu możesz zaufać. Możesz posłużyć się do tego tymi testami kropelkowymi na twardość węglową, na kH i wyliczyć to z tabeli. Tutaj, niestety, no nie ma żadnych cudów, albo to, albo masz niedokładny wynik. Dodam jeszcze tylko, że jeśli nie jesteś pewny swojego miernika pH skorzystaj po prostu z dobrych testów kropelkowych jest kilka marek, których ja tutaj dzisiaj też nie chcę wymieniać produkująca w miarę przyzwoite te testy i jeśli masz dobre oko i odczytasz ten kolor prawidłowo, powiedzmy sobie w świetle który jest zalecany w instrukcji czyli nie tam jakimś żółtym, żarowym czy niebieskim totalnie no to uda Ci się odczytać prawidłowo wynik ze skali barwnej i tą metodą również możesz się posługiwać. Będzie na pewno dokładniejsza niż, niż e, testy paskowe. Następne pytanie Mikus 431. Czy Pana zdania zestaw filtr Juwela 240 litrów filtr L wystarczy, czy rozglądać się z zadłużeniem zewnętrznego? Ja bym powiedział w ten sposób, co ja bym zrobił. Ja bym się na razie nie rozglądał jednak za zewnętrznym filtrem. Być może ten filtr, który jest w zestawie, przewidziany przez producenta, będzie wystarczający. Jednak myślę, że Juwel wie, co tam dokłada, i w większości przypadków ten filtr powinien się sprawdzić. Ewentualnie można go inaczej tam sobie wyposażyć, ale to jest jakby temat na inny film. Ja na razie takiego filtra bym nie kupił. Załóż akwarium na filtrze, który był w zestawie i zobacz, czy to się sprawdza. Po prostu zorientujesz się, gdyby filtracja była za słaba. Będziesz to widział po wielu rzeczach, że ten filtr nie wyrabia. Jeśli będziesz miał rozsądną ilość ryb, nie przerybisz nie zbiornika. Myślę, że nie będziesz miał potrzeby wymieniania tego filtra na inny. Oczywiście Zawsze możesz taki fit sobie zakupić zewnętrzny, dużo bardziej wydajny, większy pojemnościowo i, i, i po problemie, ale nie wiadomo w ogóle, czy problem będzie. Być może ten fit, który tam jest, całkowicie ci wystarczy. Wstrzymaj się na razie, nie wydawaj bez sensu pieniędzy. Zobacz, jak sprawy się mają, daj szansę temu urządzeniu. Być może nie będziesz musiał trwonić pieniędzy. Kolejne pytanie. Sebastian Sobczak, zastanawiam się właśnie, czym Zenon mierzy pojemność kaskad w swoich filmach. Dzięki temu filmowi już wiem. No właśnie. Zenon używa kształtek K1, o których wspominałem w poprzednim filmie o filtracji biologicznej. Ja myślę, że jednak dokładnie Zenon wie, czym się posługuje, no bo przecież to jest zawodowiec wiadomo. I używa to z pewnych powodów osób. Bardzo wygodniej jest mierzyć tymi kształtkami pojemność filtrów. Myślę, że stąd jego wybór. Lecimy dalej. Krzysztof F. Kupiłem zestaw na start 54 litry Aquela. Jest tam świetlówka 10 W LED. Na jaką mniej więcej to wymienić? I tutaj wydawałoby się, że to jest takie proste pytanie, ale odpowiedź do prostych pytań, czasami nie jest prosta. Przede wszystkim pytanie, czy będziesz musiał w ogóle wymienić? Może będziesz miał akwarium tego typu, że taka wymiana będzie zbędna i zaoszczędzisz sobie pieniądze. Jeśli będziesz miał oksztyny wolno rosnące, typu anubiasy, mikrozorje, jakieś epifity i tym podobne ci nielubne rośliny, myślę, że nie będzie w ogóle potrzeby na wymianę takiej świetlówki. I teraz ciężko mi jest odpowiedzieć, bo nie wiem, co chcesz osiągnąć w tym zbiorniku, bo nie napisałeś. Jakbyś chciał mieć tam akwarium takie stricte roślinne, jakieś w stylu na przykład naturalnym, może jakieś tam mikro małego holendra, no to tutaj sytuacja się zmienia, bo musisz osiągnąć pewną liczbę lumenów akwaria w zestawach, które tutaj, Ty masz na takie akwarium, no to zazwyczaj są to zestawy dla roślin cieniolubnych, mówię o oświetleniu oczywiście. I tutaj no nie określiłeś się, co byś chciał mieć. Jeśli chciałbyś mieć rośliny na przykład bardziej wymagające, poszerzyć jak gdyby dostępność gatunków roślin, wystarczy, że dołożysz drugą taką samą takie samo źródło światła, i po problemie, no to problem się zwiększa. Gdyby chciałbyś mieć na szczęście bardzo, bardzo wymagające do światła, tutaj raczej bym sobie pokrywę darował i kupił belkę oświetleniową. Ale to już niestety nie wiem, co chcesz zrobić z tym akwarium. Ale może nie będzie takiej potrzeby, żebyś tam musiał cokolwiek wymieniać, w zależności od tego, co sobie tam wymyśliłeś. Lecimy dalej. Sławek Forc. Zastanawiam się, czy nie miałby wzięcia cykl filmów o chorobach ryb. Masz ogromne doświadczenie, a wielu świeżych akwarystów i akwarystek jest zagubionych, gdy im rybki chorują. Rozważ, czy to ma sens układy. A więc, tak, drogi Sławku, myślę, że to ma sens i wiele osób chciałoby się dowiedzieć na temat chorób, chorób ryb. Każdy akwarysta na pewno miał do czynienia z chorymi rybami. Myślę, że tak właśnie jest. I wiele osób szuka informacji na YouTubie i na internecie gdzieś generalnie odnośnie, co z tym dalej zrobić. Ale powiem Ci tak, ja już kiedyś o tym mówiłem na którymś z filmów, że temat jest dość śliski. Dlaczego ja tego nie robię? No, fajnie by było mieć dużo oglądalność i tak dalej, ale temat, jak jest dość śliski. Z prostego powodu. Eee, żeby leczyć zwierzęta, Trzeba mieć ku temu odpowiednie wykształcenie, skończyć pewne studia i zdobyć pewien tytuł. I te osoby, które są, są weterynarzami, rzecz biorąc, mogą sobie te ryby leczyć i się na temat wypowiadać, stawiać diagnozy. Ja takiego wykształcenia nie posiadam i nie wolno mi tego robić. Prawo mi tego po prostu, zwyczajnie zabrania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też nie chciałbym się tutaj ładować w pewne problemy, z typu, że na przykład, nie wiem, doradziłem komuś, zdiagnozowałem chorobę. Znaczy, jeśli się, się tak odbywa, że człowiek opowiada mi, jak tam to, to, co się dzieje u niego na rybie, ja sepbuszę to o wyobraźni, wszystko gdyby wyobrazić, tak. Nie przynosi tej ryby przecież, nie jestem u niego w domu, też nie widzę w jakich warunkach ona tam pływa, co jej do góry dolega, tylko to wszystko jest z opowieści, ewentualnie jakieś tam e, zdjęcia lub filmik i na podstawie czegoś takiego trzeba postawić diagnozę. No i tutaj tu jest problem, właśnie, bo wiele chorób jest do siebie podobnych i tak na oko to chłop w szpitalu umarł. Więc można bardzo łatwo machnąć się z taką diagnozą. A gdyby to były już drogie ryby, jakieś tam, nie wiem, paletki po kilkaset złotych za sztukę i byłoby ich tam, nie wiem, dużo w akwarium, tak? Postawisz diagnozę, e, facet po paru dniach ci powie, że temu doradziłeś to i to i tak i takie leczenie, a to wcale była taka choroba i w ogóle ryby mu pozdychały i no, on chciałby jakieś zadośćuczynienie. No i co w tym momencie zrobić, tak? Pójdzie do sądu. I ja w takim sądzie po prostu nie mam szans, żeby wygrać taką sprawę. No, Osobnie jest pytana, ale no, ma pan wykształcenie, ma pan uprawnienia do leczenia zwierząt? No, pewnie, że nie mam. No, jestem przegrany na starcie. Więc ja myślę, że w takie problemy się nie będę ładował. Aczkolwiek e, coś tam mógłbym powiedzieć na ten temat, e, doradzić, ale to mogę sam sobie takie rzeczy robić w moim akwarium, a wam mi tego nie wolno robić i proszę, nie obrażajcie się na mnie. Ja po prostu nie, nie zaryzykuję. Mr. Mister Kielnia. Mister Kielnia pyta, odcinek o projektowaniu panela filtracyjnego własnej roboty ze szkła królowego, taka mała prośba. No panele filtracyjne są fajne. Sam teraz posiadam taki akwarium z panelem filtracyjnym, który pokazywałem na jednym z poprzednich odcinków i nie jest to moje pierwsze doświadczenie z tego typu filtracją. Uważam, że to jest bardzo fajna i ciekawa filtracja eee, o dużych możliwościach na rynku też są takie akwaria. Fluval takie robi bodajże trzy modele i to się fajnie sprawdza. Był też takie akwarium, nie wiem czy, jeszcze robi takie spandalin filtracyjne do akwarium morskiego o pojemności około 105 litrów, z tego pamiętam. I też takie akwarium gdzieś odpalałem. Rok czasu śmigało, hulało, nie było problemów. I taki odcinek, czy miałby powstać o takim panelu? No, mógłby w sumie taki powstać o projektowaniu takiego panelu. Problem polega na tym, że każde akwarium jak gdyby wymagałoby osobnego zaprojektowania pod kątem właśnie tego akwarium, takiego panelu, bo taki jest po prostu Jennersoni. Można zrobić gdzieś tam taki uniwersalny panel i tak dalej. Na no, przykład moje akwarium jest takie przewidziane, że może być akwarium morskim, jak i również słodkowodnym, jak mi się kiedyś tam znudzi słodkowodne, to ten panel ma takie wymiary, żeby tam się zmieścił pieniądze białek w jedną z komór. E, można zrobić taki, taki film o, o panelach. Być może Pomyśleć coś na ten temat. Problem polega na tym, problem techniczny grany jest z takiego odcinka, że e, trzeba by to jakoś rozrysować, narysować. To ładnie było, no przecież na karcie tego nie będę rysował. Aczkolwiek tam może na tym odcinku Fitacji biologicznie coś tam prysuję sobie. E, nie mam zdolności, nie potrafię, e, że tak powiem, rysować w takich programach graficznych, profesjonalnych, jakichś autokadach i tak dalej, żeby wam to, to pokazać. I tu miałby taki. Problem techniczny, ale może jak już to kiedyś ugryzę i, i taki odcinek powstanie. Lecimy dalej. Fautek. Witam, jestem świeżakiem. Dostałem baniak w prezencie 300 litrów. Wow, to dopiero prezent, baniak 300 litrów. No marzenie niektórych, yy, nawet moje. I mam pytanie: czy jest sens wkładać dwa filtry wewnętrzne, które nie oszpecą mi wnętrza mocno? Hmm. mam jakiś uraz do tego zewnętrznego, że coś się rozszczelni i mi zaleje całe mieszkanie, a mieszkam sam, więc nie będę cały dnie w domu. Ehm. Powiem Ci tak: akwarium 300 litrów i dwa filtry wewnętrzne, które nie oszpecą. Generalnie to chyba wszystkie szpecą, bo jest to kawałek no, niezłego, niezłych gabarytów sprzętu, bo to już są dość duże filtry. Muszą być po prostu duże zwyczaje na taki litraż. I, i, no w akwarium chodzi o to, żeby ta natura była tam widoczna, a nie wystawa sprzętu, którego tam posiadasz, chyba że się mylę, którzy mogą filtry pokazywać, ale generalnie według mnie no najlepiej byłoby sprzętu nie było widać, tylko ten wystrój, który tam ma Ci się podobać, żebyś poczuł tą naturę właśnie. O to, o to chyba w akwarystyce chodzi. Przynajmniej mi, mi tak chodzi po głowie. No, może niektórzy się z tym nie zgadzają. No i ciężko Ci będzie znaleźć filtry, które nie szpecą. No są takie filtry, które tam gdzieś mało rzucają się w oczy, ze względu na kolor swój kształt, jakieś tam narożne. Kiedyś takie filtry JBL robił z takimi koszykami, które gdzieś tam w róg można było wcisnąć, tam chyba są jakieś hejma i tak dalej. Już czasami, no, chwilę nawet nie pamiętam. Można to wszystko pomaskować sobie tam wystrojem, skałami, roślinami i tak dalej, i tak dalej i to będzie wszystko mało widoczne. Z tym, że co moim zdaniem, akwarium, które ma taki litraż, powinno już śmigać na filtrach zewnętrznych, bo jedynie one mogą ci zapewnić naprawdę porządną filtrację w takim dużym zbiorniku. Większość filtrów znanych Marek po prostu jest projektowana do tam maks około 200 litrów, nie więcej, i nie bez powodu. Fita zewnętrznego, no ciężko być zastąpić czymś takim, ewentualnie może jakąś wielką kaskadą, to jeszcze możesz rozwoży, rozważyć też kaskadę, jeśli nie masz tam pokrywy w tym akwarium, albo możesz tam pokrywę po prostu sobie tam lekko przerobić, czyli wyciąć um, otwór na kaskadę, to warto zanowić się nad tymi największymi modelami kaskad y, jakichś fajnych, znanych marek naszego polskiego tutaj y, Aquaella czy sichema, czy, czy, czy Fluvala, inaczej czy Oaze. Dość fajne takie filtry. Ostatnio ze mną pokazywał na, na swoim kanale. W miarę ciche. To jest szok na kaskadę. To możesz rozważyć coś takiego, aczkolwiek no, ja nie bałbym się tak strasznie tych filtrów zewnętrznych. No zdarza się, że rozstrzelnią się, ale to raczej filtry już starsze, jak nie dbasz o nie, nie wymieniasz uszczelek na czas, na przykład pod głowicą i tak dalej, no to może takie coś się tam wydarzyć, aczkolwiek to są rzeczy naprawdę dziejące się sporadycznie, więc no tutaj ja Ci nie powiem, że masz zrobić tak i tak, no to musisz sam podjąć taką decyzję. I mamy teraz dwa pytania odnośnie tego samego tematu. Chodzi o widmo zielone światła. Jakub Paurzel. ha Haha, hech, na znaczy, Na jednej z Facebookowych grup dotyczących oświetlenia do akwarium zostałem zbesztany, jak stwierdziłem, że zielone światło nie bierze udziału w fotosyntezie. I zostałem zarudzony dowodami, że się mylę. Oczywiście podałem swoje argumenty i artykuły, ale to nic nie zmieniło. Eee, drugie pytanie już ma na smartfonie. Zobaczmy, czy mój smartfon nie pozna. Poznał mnie. No dobra. Tylko po 18 pyta. Mam pewne pytanko co do światła zielonego w akwarium. Gdy jeszcze zastanawiałem się, z jakich diod? złożyć moją belkę, poradziłem się na pewnej grupie akwarystycznej i od niektórych padały, osób padały dwie ciekawe, dwa ciekawe założenia przy składaniu takich belek. Pierwsza. Mimo, że zielone światło nie uczestniczy w procesie fotosyntezy, to sprawia, że liście są zdrowsze lub coś takiego. Nie pamiętam, ale, że światło Zielone ma jakiś pozytywny wpływ na rośliny. Dodałem, dostałem nawet link do kilku badań na ten temat. Drugie, diody białe full spectrum są nieefektywne w akwarium i nadal zachodzę w głowę, czy te dwie informacje są prawdziwe, więc w świetle białym jest zawsze widmo, zielone. I prawdą jest tego, co ja wiem na temat widma zielonego, że nie bierze w procesie syntezy żadnego fotosyntezy żadnego udziału. A więc tak, widmo zielone jest to przedział między 525 a 540 nanometrów. Jest to gdzieś po, po środku światła widzialnego. Z jednej strony macie te odcienie niebieskie, ultrafiolet, fiolet, itd. Tak po drugiej stronie tam te już żółte, włączone, czerwone, aż do, do, głębokiej, do głębokiej czerwieni. I jak wspominałem, jest to jedna ze składowych światła białego. Po prostu bez widma zielonego nie widzielibyście jak zielone są wasze rośliny i nie dałoby się ocenić ich stanu zdrowia na przykład. Więc do tego jest potrzebne widmo zielone. Nie bierze udziału w procesie fotosyntezy i jest jak gdyby tutaj chodzi chodzi o fotosyntezę nieistotne. Czy Widmo zielone, dodałbym diody zielone, gdybym montował taką belkę z własnej roboty. Myślę, że nie. Dlatego właśnie, że widmo zielone zawarte jest w świetle białym, jeśli masz białe diody, no to i tak masz te widmo zielone. I teraz drugie pytanie, czy białe diody Full spectrum są nieefektywne w akwarystyce? Myślę, że to nie do końca jest prawda. One nie są może tak bardzo efektywne, jak. Te bardzo popularne, zwane, znane Wam, full spektrum, czy one się różnią? No, full spektrum białe mają to, że to sama nazwa wskazuje, dają białe światło, więc po środku mają tego, tego zakresu, mają te widmo zielone, które jest jak gdyby tutaj mało efektywne, albo w ogóle nieefektywne, jeśli chodzi o proces fotosyntezy. Mają bardzo mocno podniesione widmo niebieskie i dużo mniejsze widmo czerwone. Jeśli zobaczycie sobie spektrum światła takiej diody gdzieś na internecie, bardzo łatwo to wygooglować, sprawdźcie sobie, zobaczcie o czym mówię, no to zobaczycie, że tego widma niebieskiego jest bardzo dużo, sporo jest tego też zielonego i dużo mniej czerwonego. W porównaniu do tych typowych dual full spectrum, gdzie nie ma światła białego, więc też nie ma widła, widma zielonego, one są bardziej efektywne. Tam masz bardzo wysoko widma niebieskiego. I bardzo dużo widma czerwonego, czyli tych zakresów, przy których fotosynteza przebiega bardzo intensywnie. Tym razem pytanko przyszło mailem od Przemka S. Przemek pyta: Co to może być? Tu zamieszczam zdjęcia, zobaczcie sobie. Nie mam żadnego muchu w akwarium. Rośnie to na korzeniu mangrowca. Zbiornik wystartował w sierpniu 2021 roku. Przyglądałem się, co prawda zdjęcia nie są bardzo dokładne, brak mi trochę ostrości, ja nie potrafię zidentyfikować, co tam mogło wyrosnąć. Jest taki na linii wody, jak widzicie. Może wy macie pomysły? Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co mu tam mogło wyrosnąć. Diodę, probę i miernik do wszystkiego. Wielu z Was pisze, że ma problemy z tym urządzeniem, że urządzenie nie pokazuje prawidłowych wyników na tam poszczególne parametry. Muszę Wam powiedzieć, że coś w tym jest, bo ja sam posiadam to urządzenie i również założyłem, że NO3 i PO4 te wyniki no, nie są takie, jak być powinny, moim zdaniem. I do tej sytuacji odniósł się producent, twierdząc, że miał przejściowe problemy z softem, z oprogramowaniem tego urządzenia pod koniec roku bodajże. I jeśli się pobierze taki soft i wgra do urządzenia, to sytuacja zostanie rozwiązana i wszystkie nowe urządzenia już są z tym nowym softem. I osoby, które... Mm, ja tego nie robiłem jeszcze. że powiem, że nie robiłem. Nie byłem na tej stronie. Nie wiem, jak to się wgrywa jeszcze. Nie zapoznałem się z tematem. Ale osoby, które wysyłały ten sprzęt na reklamację, wracały do nich już z tym nowym softem. Dalej twierdzą, że wyniki są nieprawidłowe. Tutaj producent również się do tego odniósł, twierdząc, że te osoby w sposób nieprawidłowy przeprowadzają testy, bo trzeba zachować pewien reżim, bardzo dokładnie odmierzać odczynniki i tak dalej, bo nie jest bardzo, bardzo dokładne. I nagrał film na ten temat, jak to robić. Ja link do tego filmu zamieszczam w opisie tego filmu. Zobaczcie sobie, czy to prawidłowo robicie i czy to rozwiązuje ten problem. Ja raczej tam nie będę patrzył na ten film, zobaczcie sobie, zobaczę, jak to zrobić i nie będę robił, bo nie mam tego nowego softu jeszcze. I jak wgram, to będę mógł dopiero coś tam, że tak powiem, się odnieść do tej sytuacji. No, sytuacja na tyle jest niefajna, że postanowiłem ściągnąć film z mojego kanału. Jest teraz jako niepubliczny i osoby, tylko, które posiadają link, mogą ten film oglądać, nie można go wyszukać. Nie chcę pokazywać tego urządzenia, dopóki producent nie upora się z takimi problemami, dopóki sytuacja cała, sytuacja nie zostanie wyjaśniona. I pamiętajcie też, że macie swoje prawa. Pamiętajcie, że macie swoje prawa, że możecie zwrócić urządzenie w ciągu 14 dni, a jeśli was producent nie poinformował o tym fakcie, że macie takie prawo, to ten okres zwiększa się do 12 miesięcy. I możecie zwrócić również ten towar po tym, jak je przetestowaliście. Bo jeśli urządzenie wymaga, żeby zbadać jego cechy i funkcjonalność przez przeprowadzenie takiego testu, no to to jak gdyby się nie liczy do tego, że urządzenie było używane i Wy je jako używane oddajecie. Możecie sprawdzić jego po prostu charakter i funkcjonalność. Tak mówi prawo. To jest jedna sprawa. Urządzenie też ma gwarancję, więc macie prawo do nieodpłatnej naprawy tego urządzenia. Możecie reklamować do tego momentu, aż urządzenie będzie wskazywało prawidłowe wyniki. Korzystajcie ze swoich praw, bo takie macie. Jesteście dobrze chronieni. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu do kanału. Jeśli ktoś chce wspierać taki kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę i tuż obok ikony subskrypcji tam dalej system Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i możecie się wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. I nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na jego Facebooka, gdzie zawsze możecie się dowiedzieć troszeczkę więcej i poznać temat filmu, z jakim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.